11 dopiero, czyli w czasie mszy. Miasto dostarczy tutaj cysternę z wodą, która stanie pod siedzibą Związku Powstańców Warszawskich. Także proszę służby wodne, żeby stamtąd pobierać wody, jak również pojedyncze osoby z drużyn też mogą tam uzupełniać zapasy. Też również zapasy na defiladę i dalszą część. Nie, to jest baranka święta krew. Droga młodzieży, ta msza święta sprawowana jest za waszych rówieśników sprzed 70 lat, za harcerzy, za powstańców warszawskich i jest równocześnie gorącą modlitwą w intencji naszej ojczyzny, młodego pokolenia, abyście przyjęli te wartości, za które oni umierali i przenieśli w nowe pokolenie. Na początku tej świętej Eucharystii przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskorny do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz do wsyta wszystko, co żyje. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Otwierasz rękę, karmisz. Aleluja, aleluja, aleluja.
Pan z wami. Ewangelista opisał jedno z wydarzeń. Wielka rzesza ludzi słuchali cały dzień Słowa Bożego, prosili o uzdrowienie z choroby. I zapadł wieczór. Wszyscy byli głodni. Pan Jezus nie zostawił ich głodnymi. W sposób cudowny rozmnożył owe 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił wielką rzeszę głodnych ludzi. Droga młodzieży, harcerki i harcerze, 70 lat temu polska młodzież, szare szeregi, wszyscy mieszkańcy Warszawy byli głodni. Chleb był na kartki, chleba brakowało. I wtedy umieli dzielić się chlebem. Wspominają powstańcy, że siostry zakonne wypiekały chleb, a młodzi ludzie, wasi rówieśnicy, ten chleb zanosili oddziałom walczącym. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyście zwrócili uwagę szczególnie na ten symbol, ten bochen chleba. Wtedy tego chleba brakowało. Był głód chleba, ale równocześnie wasz kolega trzyma flagę biało-czerwoną. Ona symbolizuje głód wolności. Nie mogła powiewać biało-czerwona nad polskimi budynkami tu w stolicy. Dlatego chwycili za broń. Byli głodni wolności. Byli głodni tego, żeby honor i szacunek wobec mieszkańców tej ziemi, tej stolicy nie były deptane. Dlatego dzisiaj, droga młodzieży, w sposób krótki i symboliczny chciałbym, żeby w czasie tej Eucharystii dziękować Bogu za to, że walczyli o chleb, o godne życie, prawo do nauki, prawo do stanowienia tu, w tym kraju nad Wisłą, ale równocześnie, żeby mogła powiewać biało-czerwona, byśmy żyli w wolnym kraju. Dziękujemy za tamtych bohaterów, ale równocześnie dziękujemy Bogu, że żyjemy w kraju, w którym nie brakuje chleba. Że żyjemy w kraju, w którym powiewa biało-czerwona flaga, w kraju wolnym. Dlatego teraz bardzo proszę przedstawicieli 4 związków harcerskich, podejdźcie. W sposób symboliczny ucałujcie ten bochen chleba i biało-czerwoną flagę. To jest znak naszej wdzięczności i szacunku wobec pokolenia sprzed 70 lat, ale równocześnie wdzięczność Bogu za to, że żyjemy w kraju tak wspaniałym, tak pięknym. Droga młodzieży, powiem, najpiękniejszym pod słońcem. I mamy ludzi wspaniałych. Patrzę na was i serce rośnie. Jestem dumny z was. Bardzo wam dziękuję za to, że tu jesteście. Dlatego też bardzo proszę, połóżmy ten chleb na ołtarzu, rozwińmy biało-czerwoną flagę. Niech to będzie bardzo wymowny symbol, bardzo wymowne przesłanie. W czasie tej mszy świętej dziękczynnej i w czasie tej mszy świętej, która jest modlitwą za ojczyznę, by chleba nikomu nie zabrakło i by zawsze biało-czerwona swobodnie mogła powiewać na tle błękitnego nieba. Powstańmy teraz wszyscy. Yeah.
nazwałeś swymi przyjaciółmi. Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed
obliczem Pana wielbiąc Go. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg, jesteś Królem. Modlitwy harcerskie. O Panie Boże, Ojcze nasz, powiedz, zesłaj nas nie, harcerski serc imienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie ojczyznę, miłość chcemy żyć, harcerskim prawem życia dnia, wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie ojczyznę, miłując chcemy żyć. Harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być. O modlitwie. Więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Rzucami chwalę Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła. Jezu, jakże to możliwe jest, na 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 na. Jesteś życiem, więc każdy ruch zdrowie w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Przeponą jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Płucami chwalę Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła. Jezu, jakże to możliwe jest, na 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 na. Jesteś życiem, więc każdy ruch zdrowie w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Przeponą jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Łzami chwalę Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła. Jezu, jakże to możliwe jest, na 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 na. Jesteś życiem, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Przeponą jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Płucami chwalę Twojej łaski, Panie, gdy nie spojrzę tam,
oddychać tu. Przed Tobą jesteś wełomą, więc każdy krok stawiam Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Ucami chwalę Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę na wciąż widzę się Twa miłość mnie uwiodła. Jezu, jakże to możliwe jest. Na, 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 na. Yeah.